Zamienić kąt pi trzecich radianów i kąt minus pi trzecich radianów na stopnie. Żeby to zrobić, to przypomnijmy sobie najpierw, jaka jest miara kąta pełnego w radianach i jaka jest miara kąta pełnego w stopniach. No, jak wykonamy jeden pełen obrót, to miara takiego kąta pełnego w radianach, pewnie jak pamiętacie, to jest 2 pi radianów, 2 pi radianów. Jeżeli zatoczymy pełen obrót, to miara takiego kąta w stopniach, to wiecie ile to jest. Nawet się czasami mówi, że ktoś wykonał obrót o 360 stopni. No dobrze, czyli to jest to samo. 2 pi radianów to jest kąt pełny. 360 stopni to też jest kąt pełny, tylko wmierzony w innych jednostkach. To kółeczko tutaj to oznacza jednostkę. Mógłbym napisać. Stopni słowem, ale się tak przyjęło, że się pisze takie kółeczko, które oznacza jednostkę miary kąta zwaną stopniem. Teraz obie strony tego równania mogę podzielić przez dwa, żeby tej dwójki tutaj się pozbyć, skrócić sobie. Wtedy dostanę takie równanie, że pi radianów to jest to samo co 360 przez 2, czyli 180 stopni. No i zauważcie, że ja tutaj znalazłem już miarę tego pierwszego kąta, pi radianów. To jest dokładnie 180 stopni. Pi radianów to jest 180 stopni. Czyli zostanie mi jeszcze tylko do przeliczenia ten drugi, czyli minus pi trzecich. No to ja sobie tutaj napiszę. Minus pi trzecich radiana. No, i teraz, żeby to przeliczyć, to ja bym chciał pomnożyć ten kąt przez jakiś taki współczynnik, który mi powie, ile stopni przypada na jeden radian. Ile stopni przypada na jeden radian? Żeby przeliczyć radiany na stopnie, żeby te radiany nam się tu skróciły. No to ile stopni przypada na jeden radian? No wiemy, że pi radianów to jest to samo co 180 stopni. Czyli możemy tutaj w mianowniku dopisać pi, a w liczniku musimy dopisać 180. No bo wiemy, że 180 stopni to jest to samo co pi radianów, czyli 180 stopni podzielone przez pi radianów to jest 1, czyli ta liczba, przez którą ja tutaj mnożę nasz wyjściowy kąt to jest po prostu jedynka. No ale można na to popatrzeć też w ten sposób, że to jest 180 przez pi stopni na radian. Czyli na jeden radian przypada 180 przez pi stopni. Dlatego ten ułamek podzieliłem tutaj na dwie części. No i teraz widzimy, to co się miało skrócić, to się skróci, czyli skrócą się radiany. Skróci się też pi. No i co zostanie? Zostanie minus 180. Stopni, no to napiszę tutaj znowu kółeczko, podzielone przez 3, a 180 na 3 to jest 60, czyli ten kąt drugi będzie równy minus 60 stopni.